Dzień dobry, Grzegorz Sadowski. Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Wprost na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Moim i Państwa gościem jest Pani Dorota Karczewska, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. Jesteśmy tuż po debacie. Tak, rozmawialiśmy o relacjach firma-konsument, o tym, jak one są trudne, jak w wielu branżach nieefektywne. Jak Pani mogłaby podsumować tę debatę? Jakie wnioski najważniejsze? Ta debata była bardzo ciekawa, myślę, że bardzo potrzebna, dlatego że dzisiaj często pojawia się pytanie, kim jest tak naprawdę polski konsument, jak wygląda wzorzec przeciętnego konsumenta. Tymczasem ta grupa jest bardzo zróżnicowana i sposób komunikacji, który przyjmuje przedsiębiorca, musi być adekwatny do tego, z jaką grupą się kontaktuje. Zauważmy, że na rynku jawi się ostatnio bardzo dużo problemów dotyczących usług senioralnych. Jawią się też problemy e-konsumenta, nowego, młodego e-konsumenta, który zaczyna wybierać nowe technologie, zaczyna wybierać wirtualne waluty i z każdym z tych konsumentów trzeba wejść w odpowiednie relacje, żeby ta komunikacja była sprawna, skuteczna, żeby konsument był wysłuchany na koniec i żeby zrozumiał informację zwrotną, którą otrzymuje od przedsiębiorcy. Ale wnioski, które wpływają do urzędu, świadczą o tym, że ten konsument cały czas nie jest rozumiany chyba. Takie odnoszę wrażenie. Ja myślę, że czasami jest tak, że potrzeba tłumacza, kogoś, kto skomunikuje konsumenta z firmą. I takim dobrym tłumaczem na pewno są rzecznicy konsumentów, są organizacje społeczne, a czasami jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Który działa już siłą prawa i siłą swojej instytucji. To prawda, ale urząd też wykorzystuje czasami miękkie formy interreakcji. Przyznaję, że gradacja środków użytych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest różna. Kiedy naruszenie, powiedzmy, nie jest bardzo dużej wagi, z reguły sposób komunikacji, który urząd przyjmuje z przedsiębiorcą, to jest miękka forma wezwania, my to nazywamy listem pasterskim wysłanym do przedsiębiorcy. Bardzo skuteczna i przyjazna forma, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców. Tu również pracujemy nad uproszczeniem komunikacji, bo inaczej wygląda komunikacja urzędu z dużym przedsiębiorcą, który ma sztab prawników, a inaczej z małym i średnim, który w ogóle nie wie o istnieniu przepisów prawa konsumenckiego. Wtedy ta relacja z małym, średnim, mikroprzedsiębiorcą trochę zaczyna przypominać relację z konsumentem, czy taki sposób dialogu. Tak? Czy ten dialog w przyszłości się zmieni? Bo tutaj dużo mówiliśmy o roli social mediów. O tym, że konsument bardzo świadomy potrafi z tą swoją świadomością, z tą swoją złością czasami na firmę wyjść na zewnątrz i często tej firmie zaszkodzić. Ja nie utożsamiałabym takich akcji w social mediach ze skutecznością konsumentów. Wydaje mi się, że tam jest więcej emocji, agresji tak naprawdę, niż przełożenia potem tego na efekt, który uzyskuje konsument. To może być tylko pewnego rodzaju straty wizerunkowe dla przedsiębiorców. Natomiast spór i tak toczy się gdzieś, powiedzmy, przed sądem i czasami, kiedy konsumenci wstrzymają tego typu akcje, one mogą w procesie sądowym działać bardziej w minus niż w plus. Dobrze, to na koniec. Co powinien zrobić konsument? Taką jedną, dwie podstawowe rzeczy, tak żeby jego dialog z klientem uległ poprawie. To co ważne, konsument musi pamiętać o tym, że zawsze może reklamować każdy towar i usługę, ma do tego prawo. Czasami konsumenci mają tutaj wątpliwości, nie musi tego czynić w jakiś sposób specjalny. Wystarczy kartka papieru, czy też mail w sposób, w którym komunikuje się, czy zwyczajowo komunikuje się z przedsiębiorcą. Ważne, żeby uruchomić ten pierwszy etap komunikacji. Jeżeli on zakończy się nieefektywnie dla konsumenta, tu nie dojdzie do zbliżenia stanowisk przedsiębiorca, nie uczyni zadość żądaniom. Można otworzyć kolejny etap. Funkcjonuje przecież w Polsce system alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich i tam już specjaliści zajmują się trochę takim przybliżaniem stanowisk klienta i konsumenta i tak by widziałam, mogą takim być takimi mediacjami albo bardziej twardymi formami mediacji, ale mogą być takim tłumaczem w zbliżaniu stanowisk konsumenta i przedsiębiorcy. Szczególnie potrafią rozpoznać potrzeby i sprostać wymaganiom. Czy wśród przedsiębiorców ta świadomość potrzeby dobrej komunikacji z konsumentem istnieje, Pani zdaniem? Ja myślę, że są grupy przedsiębiorców, które kładą bardzo duży nacisk i piszą specjalne strategie, programy. W niedalekiej przyszłości na pewno będą mogły obserwować rezultaty swoich działań. Natomiast jest grupa, dla których to jest niepotrzebne. Mam wrażenie, że to są przedsiębiorcy, którzy są sfokusowani na szybki zysk. Dla nich ta baza klientów jest potrzebna tu i teraz. Nie budują długotrwałych relacji.
Dziękuję bardzo za rozmowę, a ja jednocześnie apeluję do firm, do producentów o to, żeby pamiętali o konsumentach, ponieważ to oni też są konsumentami zawsze, gdzieś tam na początku tego procesu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.